Dzień dobry, miło Was wszystkich witać. Dzisiaj zrobimy sobie sesję samostojących i zrobimy ją wraz z wykorzystaniem pracy mięśnia poprzecznego brzucha, który stabilizuje nam obszar miednicy, obszar dołu kręgosłupa, dzięki czemu łatwiej jest pracować i stabilnie wykonywać pozycję. Przy okazji wzmacnia się nasz tak zwany core. Na początek będziemy potrzebowali krzesło i koc. Kładziemy sobie koc na krześle i siadamy na krawędzi koca. Teraz zrobimy sobie taką garudasanę na siedzącą. Zginam prawą nogę i zakładam prawą nogę za lewą. Oplatam stopę. I teraz robię równie, jakbym chciał uczynić moje nogi, uda, biodra zwartymi. Ściągam je do siebie, dzięki czemu aktywizuję mięsień poprzeczny brzucha. To jest taki ruch, jakbym chciał zbliżyć do siebie górne kolce biodrowe. Dzięki czemu aktywizuje się tutaj brzuch. Więc załóżcie na nogę, zbliżcie mi do siebie, nie staną się zwarte, kompaktowe. Załóżmy tą zwartość nóg, zaplatamy palce rąk, odkręcamy dłonie i z wdechem podnosimy ręce. I teraz zbliżamy do siebie nogi, zbliżamy do siebie biodra, miękko wydłużamy boki ciała. Gdyby ktoś nie był w stanie założyć nogi, może trzymać tą stopę tutaj obok nogi i dociskać stopę do nogi. Zewnętrzne biodra do wewnętrznych. Zróbcie, żebyś chcieli zbliżyć kolce biodrowe, zbliżyć boki żeby do siebie i miękko wyciągnijcie boki ciała. Kilka świadomych, miarowych oddechów. Miękkie oczy, miękkie gardło, miękki język. Z wydechem opuśćcie ręce w dół, zmiana skrót palców i zmiana skrzyżowania. Pamiętajcie, że kiedy praktykujemy, to ciało można podzielić na różne partie i na przykład nogi pracują na emocje, one mogą być twarde, zwarte. Ta praca jest bardzo intensywna, fizyczna. W tułowiu ta praca bardziej przypomina element wody, ognia, przepływu, unoszenia się, ruchu, ale ona nie jest już tak zwarta, nie ma tego elementu ziemi. Natomiast głowa już jest elementem eteru, gdzie tak naprawdę cały czas powinna pozostawać miękka, spokojna, przestrzenna. Więc kiedy mówimy o intensywności, pamiętamy przede wszystkim o tym, że ta intensywność taka fizyczna dotyczy obszaru nóg, biodra, czasami dołu brzucha. A zatem zaplatam nogi, zbliżam się nogi, robię jakbym chciał ścisnąć, zbliżam zewnętrzne biodra, zbliżam górne kolce biodrowe do siebie i dzięki temu wydłużam boki ciała. Zaplatam palce rąk, odkręcam dłonie i z wdechem noszę ręce. Zwarte nogi, zwarte biodra, miękko wydłużam boki ciała. I obserwuję te elementy, element ziemi w nogach, w biodrach, element ognia, w dole miednicy, niech energia mieści się do góry, element wody w obszarze serca i element eteru w obszarze głowy, oczu. Spokojny oddech, zwarte nogi, zwarte biodra. Łopatki robimy głębiej. Obserwujemy, czy obszar nerek dalej jest szeroki, czy tutaj żebra też zbliżają się do siebie. I zwydaję ręce na dół. Teraz zrobimy to na stojąco. Jeżeli ktoś będzie miał problemy z założeniem nóg, niech zostawi sobie krzesło tak, żeby się o nie oprzeć. I jest ta sama zasada. Zginam nogi, oplatam prawą nogę na lewej. Jeśli jest trudność w założeniu nóg, można się oprzeć o krzesło, zapaść sobie, pomóc ręką. To ja drugą rękę wyżej i ściągam się nogi, ściągam biodra. Jeśli to możliwe, puszczam krzesło, stabilizuję kolce biodrowe. Dzięki czemu tutaj poprzeczny brzucha trzymam pozycję. I teraz z wdechem prosto ręce podnosimy do góry. Jeżeli ktoś czuje, że to jest dla niego za intensywne, robi poprzednie. Zwarte biodra. Boki tułowia wyciągają się do góry. I łopatki odrobinę głębiej, wyciągnijcie skórę z pach, oddychajcie. I zwiedzamy ręce na dół, dłoń w wydra.
zmiana. Jak mówiłem, jeśli potrzebujecie, możecie użyć krzesła, które jest przed nogami. I teraz lewa noga na prawą. Zobaczcie, żeby założyć nogi, schodzę relatywnie nisko. Kiedy już zaplotę nogi, wybrałbym ściągnąć nogi i unoszę się do góry. Trochę to przypomina Citroena z trawersy. Kiedy opaliliśmy Citroena, wtedy włączał się system wsparcia. I Citroen musi zwydać ręce do góry. Biodro w tył. Cała hydraulika działa. I teraz poczujcie, co się dzieje w biodrach, w brzuchu. Zbliżamy pracy biodrowe. Boki żeber. Lewy, to idzie do tyłu. Łokcie nie w tył, łopatki w głąb, łopsy. I tadasana. Jeszcze raz garudasana, by poczuć tą pracę. Odsunę krzesło. Jest też jeszcze jeden wariant, który czasami pomaga. To wariant, gdy opieramy się o ścianę. Wtedy zginę nogi, biorę są oparte o ścianę i zakładam prawą nogę na lewą. Łatwiej jest utrzymać stabilność, jeśli potrzebuję wykorzystać któryś z wariantów. I schodzimy nisko, zginę nogi od góry, prawą na lewą. Zaplatam nogi, garudasana, włączam hydraulikę. I jeszcze raz wyciągam boki ciała. Ręce odrobinę poza linii głowy. Poczucie zwartość nóg, zwartość bioder, ten element ziemi. Krzyż lekko w dół. Boki kościołowi do góry. Tadasana. I zmiana. Garudasana. Orzeł. Zewnętrzny biodro w tył, biodro blisko siebie, wychodzę z biodra do góry, z wdechem podnoszę ręce i nerwowy oddech. Płynny, świadomy, nerwowy oddech. Boki kościołowe unieść do góry, boki żeby nie zbliżą się do siebie. Będziecie potrzebowali albo koc, albo kostkę. I zrobimy sobie sutta tadasana z kostką pod łopatkami. Czyli kładamy się na kostce, także barki drobinę opadają, szczyty łopatek, środkowe łopatki są na kostce. Prostuję nogi, wyciągam nogi, przynoszę ręce za głowę i wnętrze dłoni kieruję do sufitu. Następnie skręcam wnętrze dłoni do siebie, by uzyskać rotację ramiona i opuszczam kciuki w dół, łokcie w dół, łopatki. Staram się unieść z kostki, nie oddycham. Pięty w dół, tył wydłużone. Łokcie w dół, dłonie w dół, świadome łopatki, otwórzcie pach. Dociśnijcie dłonie do głowy, dociśnijcie pięty do głowy. Kiedy dociskacie pięty, unieście subtelnie krzyż z głowy, unieście łopatki z kostki. Rozszerzcie oddech, wydłużcie go. Czujcie, że pachy są otwarte, rozciągnięte, że cała skóra z pach wyciąga się do łokci, z łokci do dłoni. I rozluźnijcie. Przewróćcie na prawy bok. I odłóżcie kostkę. Wracamy do
pozycji stojącej. Tak, zrobimy sobie drzewo, prikrzasane. I zginę prawą nogą, podam prawą stopę, lewą udzie. Odwrócę kolano na zewnątrz, ale zbliżam znowu kolce biodrowe do siebie. Dociskam prawą stopę lewego uda, lewą do prawej stopy. I tą akcję, którą robiliśmy w gordasanie, staram się otworzyć teraz w drzewie, odwrócąc kolano na zewnątrz. Vrikshasana, ręce w górę. Prawe biodro do stołu, lewe biodro do stołu. I z biodrem wyciągnijcie ręce, przesuńcie łokcie odwinę w tył, poczujcie łopatki jak przed chwilą, należąco. Kciuki od siebie. Zwarte biodra. Boki tułowia zbliżamy do siebie. Więc wydajemy ręce na dół. Tadasana. I drzewo lewą. Kolano przesuwamy na zewnątrz. Biodro przesuwam do stawu, ale w tym samym czasie pilnuję biodro nogi prawej. Ściągam biodra do siebie. Ściągam kolce biodrowe, lekko do siebie uruchomić mięśni poprzeczne. Ściągam lekko żebra do siebie i z wydechem ręce w górę. Kolce biodrowe blisko siebie, boki kościągaj do góry. Spokojny, miarowy oddech. Co się dzieje z biodrami, co się dzieje z przeponą? Kolano na zewnątrz. Zwykle na dół. Tadasana. Teraz na chwilkę weźmiemy sobie jeszcze kostkę. I kostkę wąską krawędzią, może być też książka, wkładamy między uda. Łączę ze sobą stopy się tym, żeby i teraz staram się ściągnąć. Kostka powoduje, że nogi się rozsuwają, ale zbliżam zewnętrzne części, zewnętrzne uda, zewnętrzne biodra, boki ciała. I jeszcze raz wyciągam ręce. Kostkę staram się podnieść do góry. Ściągam biodra. Tułów. Ręce wyciągnięte do góry. I świadomy, miarowy oddech. Zewnętrzne części nóg niech zbliżą się do wewnętrznych. Wewnętrzne. Unieść do góry. Wewnętrzne pachwiny. Unieście kostkę. Poczujcie boki ciała. Boki tułowia. Miękko rozciągnięte. Łokcie odwinę w tył, żeby otworzyć łopatki. Obserwujcie, czy boki tułowia zbliżają się do siebie, czy nie rozchodzą się na boki. Kostka w tył, w górę. Jeszcze chwilkę. I ręce na dół. Tadasana. Teraz wrócimy na chwilę do krzesła i zrobimy sobie jeszcze przed stęcymi Bhadrasana. Tym razem krzesło oparciem w naszą stronę, w moją stronę. I siadamy prawym udem przodem. Kostkę tym razem średnią szerokością wkładam sobie między uda. I znowu ściągam biodra, ściągam uda. Unoszę boki kości lędźwiowej, jakby uruchomić znowu mięsień poprzeczny brzucha i zaczynam skręt. Stopy są pod kolanami. Teraz dociśnijcie dobrze stopy. Wyschylcie uda, wyschylcie biodra. Z biodra wyciągnijcie boki ciała i zwykle miękki skręt. Patrzymy do przodu. Zwarte biodra, wdech, wyciągnijcie się, wydech, miękki skręt. Delikatnie unieście posiadki do góry, tak by unieść kręgosłup. Wydech, wydłużcie się, wydech, miękko skręć. Zbliżcie uda, zbliżcie biodra i skręt. Skręcamy się od lewej chwili do prawej. Barki w dół. Odpieram się prawą ręką, przyciągam lewą. I na koniec skręcie głowy i kroki oczy.
centrum, zmiana stron. Stop, postawcie pod kolanami, kostka między udami. Skręcę to do środka, zbliżam zewnętrzne uda, zewnętrzne biodra. Głowa godnie mnie się do góry i zaczynam skręcać. Wdech, dłużą się wdech, miękki skręt. Zwarte biodra. Czujcie, że mięśnie pomału się skręci. Wdech, dłużcie, wydech, skręt. Uświadomcie sobie do góry. Głowa nawet skierowana do przodu. Wdech, wyciągnijcie się. Co się dzieje z kostką, co się dzieje z udami, z biodrami. Zbliżamy do siebie, biodra do siebie, ściskamy kostkę. Wdech jeszcze nie wyżej i wydech skręt. Przyciągam się prawą ręką, lewą odpycham. I na koniec skręcam głowę, biało kiełcz. I do centrum. No dobrze. Teraz zrobimy kilka asan stojących. Bierzemy kostkę, pójdziemy po prawej stronie. Tadasana. Uda sfrutowane, zwarte biodra. Miękko wydłużone boki ciała. Nogi są zwarte, stabilne. Tułów unosi się do góry. Wewnętrzne ciało unosi się energicznie. Wewnętrzne ciało unosi się do góry, czyli energia skrocza z tułowia, unosi się do góry. Głowa spokojna, pasywna. Przesuńcie ręce lewymi do tyłu, tak by poczuć łopatki. Ukita Trikonasana. Wydech z wydechem. Ustawiamy stopy pod nadgarstkami i skręcamy stopy w prawo. Prawa noga 90, lewa 15. Układamy kostkę przy zewnętrznej prawej łydce. I teraz do 10 prawą stopę zaprzeczycie ją wypchnąć. Doprowadźcie ruch do prawego biodra. Odepchnijcie się od lewej, wysuńcie lewe biodro. Zbliżcie kolce drogę do siebie, umieśćcie boki kościołowe. Rozszerzcie ręce i trochę przerysujcie ten ruch. Chciałbym, żeby ręce dzisiaj były odrobinę z tyłu. Dzięki czemu z jednej strony rozciągamy obojczyki, z drugiej możemy przesunąć zewnętrzną łopatkę do wewnętrznej i otworzyć klatkę piersiową. A łopatki dzięki temu stają się bardziej świadome. Prawa staw, prawa. Prawe biodro do stopy, lewe biodro do stopy. Rozciągnijcie ręce, umieśćcie łokcie. Wdech i z wdechem Utthita Trikonasana. Kładziemy prawą nogę na kostce, lewa na dół. Dociśnijcie prawą stopę i wyciągnijcie palce prawej stopy do przodu. Poczujcie, że to pomaga uruchomić biodro. Wysijcie lewe biodro do prawego, czy chcieli zbliżcie. I skręćcie się z brzucha, tak jak w barat radziasa. Skręt od prawej, prawej, boki, kościołowej do góry. Ręce rozciągnięte, bo odrobinę przesunięte w tym. Zwart, biodra, boki, kościołowej w stronę mostka, mostka w stronę głowy. Dociśnijcie mocniej nogi, poczujcie biodra do góry, tak? Bierzemy ze sobą kostkę. Zmiana stron. Skręćcie lewą nogę 90 stopni z zewnątrz, prawa stopa 15 stopni do środka. Szeroko ręce i wsysamy prawe biodro, bo nie próbuje uciec. Lewe. Stabilizuj nizę, zbliżyć ją do siebie, boki kościołowej do góry. Szeroko ręce. Wdech. I z wydechem. Utthita Trikonasana. Poczujcie lewą stopę. Wyciągnijcie lewą stopę. Doprowadźcie ruch do biodra. Wyciśnijcie prawą piętę. I poczujcie prawie rozbliżcie kolce biodrowe do siebie i wyciągnijcie boki kościołowej do góry. Zwarte biodra. Boki kościołowej do góry. Z kolejnymi dechami szukamy wydłużenia, wyciągnięcia, kroczka z boku kościołowej.
Palce lewej dłoni są wyciągnięte, lewa dłoń dołożona. Miękko rozszerzcie łydki. Ściągnijcie z wtelny prawą łopatkę w dół. Głowa lekko do tyłu. Jak więc skręcam głowę i patrzę. Skręcam się cały czas od prawej pachni do lewej. Od lewego biodra do prawego. Skręt od lewego do prawego. Dociśnijcie stopę, wysilcie biodra do koretek, zbieram kostkę do centrum. Tadasana. Kostka na prawą stronę. Utkita paśla konasa. Wydech, zwrócę stopę. Skręcając w prawo. Tym razem kostkę pojedziemy przy zewnętrznej krawędzi stopy. Szeroko ręce. Osadzam się na lewej nodze, wsysam lewe biodro, ręce rozciągnięte, świadomy, nie robotę. I teraz powoli zginam prawą nogę. Zanim pójdę dalej, ściągam biodra do siebie, ściągam boki ciała do siebie i z biodra wyciągam się do góry. Wdech z wydechem, prawa ręka do lewa, pionowo do góry. I znowu, prawe biodro do lewego, lewe do prawego. Wyciągam boki kościołowe i stabilizuję brzuch. Tu dociskam prawą rękę do kostki i skręcam się od prawej pachwiny do lewej, od prawego biodra do lewego. Jeśli czuję, że jestem w stanie zachować to otwarcie, mogę zejść z kostką niżej, z ręką niżej. Znowu obserwuję biodra, zwarte biodra, boki ciała blisko siebie. Na koniec skręcam rękę i przenoszę rękę ponad boku. Chciałbym, żebyście dzisiaj przerysowali trochę ten ruch i rękę przesunęli do tyłu, by wessać łopatkę. Pięta w dół, zwarte biodra, skręt tułowy i patrzymy na sobie. Spokojnie na wodę. Do góry wdech, zabieram ze swą kostkę do centrum, zmiana stron. Dociśnijcie prawą stopę, lewą. Zbliżcie kolce biodrowe, zbliżcie boki ciała. Wyciągnijcie się z miednicy. Lewa noga. Jeśli czujecie, że kolano ucieka do przodu, zwiększcie rozkrok tylną nogą. I za moment wycisnąć nogi, ściągnąć biodra, tułów, żebra, wdech i z wydechem. Lewa ręka do prawa, pionowo do góry. By począć pracę w miednicy, musimy uruchomić nogi. Bardzo trudno jest to zrobić bez właściwej pracy. Zatem zróbcie, żebyście unosili golen do góry. Docisnęli piętra z tyłu, zbliżcie biodra i skręt od lewego biodra do prawego. Od lewej talii do prawej. Jeśli czujecie, że jesteście w stanie zachować skręt, otwarcie klatki, schodzimy z dłonią niżej. Jeśli czujecie, że jesteście w stanie zachować, możemy zejść jeszcze niżej. Zwarte biodra, skręt ramienia i przenoszę prawą rękę ponad głową. Ściągam lekko łopatkę, skręcam tułów. Boki kościołowej do góry. Świadomy biodra. Ręka odrobinę do tyłu, tak by otworzyć palę. I patrzymy ponad palą na sobie. Do góry wdech. Do centrum. Tadasana. Artha Uttanasana na chwilkę. Możecie wykorzystać krzesło lub ścianę. Opieram dłoń na krawędzi krzesła. Stopy nogi przesuwam do tyłu. Idealnie byłoby, gdyby nogi były pionowo. Teraz zewnętrzne krawędzie jest równolegle. Skręcam uda do środka, uda w tył, wyciągam ręce do przodu i staram się unieść łokcie w górę, a opuścić łopatki, czyli nie puszczam łokci,
łokcie w górę, nadgarstki w górę i tylko łopatki w dół. Ręce wyciągną do przodu, uda do tyłu. I znowu zbliżam biodra do siebie i wyciągam boki kości łonowej w przód. Biodra blisko siebie, boki kości łonowej w przód. Kilka świadomych oddechów. Łokcie wyżej, łopatki głębiej. I podchodzimy teraz do przodu. Opuszczamy ręce. Odsuwam do Virabhadrasana 1, wojownik 1. I zrobimy sobie za pierwszym razem z dłoni na biodrach. I dłonie będą przypominały o tej pracy zbliżania biodra do siebie. Wdech, zbliżamy skok. Wchodzimy dłoń na biodra, ściągamy biodra do siebie. I skręcamy stopy i biodra w prawą stronę. Przesuwam lewe biodro do przodu. Zbliżamy znowu kolce biodrowe. Odpycham się od prawej nogi do przeciwko biodra. I teraz boki kości łonowej do góry. Zbliżam boczne żebra do siebie. I powoli zginam prawą nogę. Biodra do siebie. Żebra do siebie. Możecie ułożyć nogę. Biodro w przód, lewe biodro do przodu, żebra do przodu, łopatki do winy głębiej i unoszę obliczyki. Unoszę głowę, patrzymy sobie. Broda do góry, ale przede wszystkim to się dzieje z biodrami. Blisko siebie biodro. Blisko siebie żebra. Do góry, tak? Do centrum i zmiana strony. Tu, by było łatwiej Wam zbliżać biodra, pamiętajcie o tym, że w nocy z przodu, odwrotnie, musimy opuścić pośladek w dół i przesunąć w przód. Jeśli pośladek jest do tyłu, to automatycznie nic się powiem, znaczy, że to przesunięcie powoduje, że łatwiej jest pieniądze, więc łatwiej jest uzyskać tę pracę. Lewa noga z przodu, prawa z tyłu i zaczynamy. Powolutku. Opuszczam lewy pośladek górny do dolnego. Ściągam biodra. Ściągam żebra. Wciągam się do góry. I odwinę dalej. Biodra. Żebra. Łopatki drwiny głębi. Biodra. Żebra. Boki kościągi u góry. I na koniec podnoszę głowę. Obserwuję, co dzieje się w biodrach. Łokcie do tyłu. Pomóżcie sobie raz jeszcze dłoni. Oprzyjcie się na nodze stóp i do góry. Do centrum. Szeroko ręce. Teraz. Zrobimy sobie jeszcze raz Virabhadrasana 1, wchodząc przez Vimanyasana, czyli z rękami szeroko. Spójrzcie. Rozciągam ręce. Robimy to, co robiliśmy, czyli rozszerzam obliczyki. Lekko ściągam zewnętrzne łopatki, tak żeby otworzyć przedramię. I teraz skręcamy. Stopy biodra prawo, więc trzeba będzie znaleźć sobie przestrzeń po prawej lewej stronie, żeby nic nie zrzucić, ani w nic nie uderzyć. Rozszerzam trochę ręce. I teraz, pamiętając o pracy biodra, tułowia, będziemy po prostu zginać nogę z przodu. I na koniec, zachowując wyssane łopatki, podniosę ręce do góry, starając się zachować je w osi. Czyli widzicie? Łopatki idą w przód, rozciągam plecy i całe ciało razem z rękami jest niemal jedną linią. Dobra? Gotowi? No to wspólnie Virabhadrasana 1. Wdech z wydechem, stop. Rozszerzcie ręce i skręcamy stopy biodra w prawą stronę. Pełny skręt stóp, pełny skręt bioder. Otwórzcie kartki, się wyprostujcie, nogę z tyłu, zwarte biodra, boki tułowia do siebie, wyciągnę się do góry, opierając się ze stołu, rozszerzam drobne ręce i z wydechem zginam prawą.
Staram się trzymać ciężar nogi z tyłu, lewe biodro w przód. W ogóle biodra blisko siebie. Żebra blisko siebie, odrobinę rozszerzcie ręce, wysilcie łopatki, poczucie, broda lekko w tył. Skręcę ręce do góry i z wdechem unoszę łopatki w głąb. Ale opieram się na nogi z tyłu. Zbliżamy biodra. Boczne żebra, wyciągnijcie tułów z biodra i spójrzcie na spód. Do góry wdech, do centrum, szeroko ręce. Pamiętajcie, że gdy pojawiają się problemy, gdy zaczyna być trudno, zacznijcie głębiej oddychać. Skręcamy stopy biodra w lewą stronę, Vimanyasana. Odpycham się prawie nogi, biodra blisko siebie. I teraz powoli zginam lewą nogę. Biodra blisko siebie. Żebra blisko siebie, ręce robimy szerzej, by poczuć łopatki. Wchodzę jeszcze głębiej. Opieram się na nodze z tyłu. Biodra blisko siebie. Łopatki głębiej i z wdechem podnoszę ręce do góry. Łokcie lekko w tył, nadgarstki w tył, łopatki w głąb. I teraz biodra zwarte. Boczne żebra do siebie i wyciągamy się z tego obszaru. Spójrzcie do góry, oddychajcie. Do góry, wdech, ręce wyciągamy z pozycji, szeroko ręce. Tadasana. Uspokójcie oddech, wyrównajcie. Artha Uttanasana. Czyli bierzemy krzesło, opieramy dłoń na krześle i robimy skłon. Zawsze, kiedy podnosimy ręce do góry, kierując się równolegle, kiedy podnosimy jeszcze wyżej do pionu, to wymusza to większą pracę serca. W związku z tym, jeśli czujecie, że serce jest zmęczone, odpoczywamy na chwilę w Uttanasana. Zadbajcie o wasze serca, te fizyczne, te metafizyczne. Uda do środka, uda w tył, łokcie wyżej, łopatki do winy w głąb i rozciągamy boki ciała. Zwarty biodra, zewnętrzne biodra do siebie. Uszy w linii z ramionami. Przodu. Stremy krzesło. Virabhadra Sana 2. Wdech z wydechem skok. Teraz skręcam stopy w prawo. Osiadam na lewej nodze. Stopy zbliżcie biodra. Delikatnie rozszerzcie ręce, by poczuć łopatki. Oprzyjcie ręce nie na barkach, tylko na łopatkach. I z wydechem zginam prawą nogę do kąta 90 stopni. Odpycham się od prawej stopy. Doprowadzam ruch do biodra. Ściągam biodra do siebie. Skręcam tułów odrobinę w lewo. Otwieram klatkę i patrzę ponad prawą rękę. Zwarte biodra. Boki tułowia do siebie. Boki kościołowej do góry. Do góry wdech, do centrum, zmiana stron. Biodra zwarte, szeroko ręce. Czujecie, jakim jest wysiłkiem utrzymanie rąk? Często jest tak, że jak zmieniamy stronę, bliżej dwa, to nagle musimy poprawić spodenki, poprawić fryzurę. Wszystko by na chwilę opuścić ręce. Czasami tak trzeba, czasami jest to tylko gra umysłu. Obserwujcie. Z wydechem zmieniam lewą nogę kąta 90 stopni. Jeśli wasze kolano ucieka przed piętę, zwiększcie rozkrok tylną nogą. I biodra do siebie, boki tułowia do siebie. Wyjdźcie z miednicy, rozciągnijcie ręce, pociągnijcie prawą rękę, skręćcie się w prawą i patrzymy ponad lewą rękę.
centrum Tadasana. Teraz zrobimy sobie Paschottanasanę i zrobimy ją tak nietypowo, bo wejdziemy z rękami zawleczonymi za plecami, czyli skok, popatrzcie, skręcimy stopy i biodra i otwieram barki, wstanę upadkę, noż trochę ręce, wychylam się do przodu, pcham łopatki w pół, a później przeniesiemy ręce na boki, łopatki na szczytku, obojczyki, patrzę do przodu, później wyciągnę biodra i wrócę do góry. Gotowi? Zaplatamy palce rąk z tyłu za plecami. Wdech z skok. Trochę trudniej się skacze, kiedy ręce są spętane z tyłu. I skręcamy stopy biodra w prawą stronę. Odpieram się od prawej nogi. Zbliżam biodra do siebie. I teraz, kiedy będziemy wchodzić, często jest tak, że pępek i brzuch lecą w dół. Przytrzymajmy to, co robiliśmy do tej pory, tak jakbyśmy chcieli przesunąć talię w tył, kiedy wchodzimy z tyłu do przodu. Czyli zwarte kolce biodrowe blisko siebie, łopatki w głąb i z wydechem do przodu. I teraz biodra blisko siebie, talię w górę, łopatki w głąb, broda w przód. Szeroko ręce, łopatki głębiej, broda do przodu, barki od uszu, zwarte biodra, boki żeber do siebie, dłoń na biodra do góry, te centrum, zmiana strony. Biorę sobie stóp i biodra w lewo, opieram się nawet z tyłu. Zbliżamy kolce biodrowe do siebie, boki tułowie do siebie, szeroko ręce, wydech i z wydechem idę do przodu. Wchodzę do tyłu głębiej, co się dzieje z talią? Talię w górę, kolce biodrowe do siebie, żeby do siebie tak pępek, brzuch nie leciały w dół. Łopatki mają być w dół, a talię w górę. Łopatki głębiej. Dłoń na biodra, do góry wdech, do centrum, szeroko ręce, Tadasana. Teraz zrobimy jeszcze raz tą samą akcję, czyli zaplecenie, rozszerzenie, a później, zachowując wyssane łopatki, przeniesiemy ręce do przodu. Sprawdźcie, czy macie tyle przestrzeni, zmieścić się tutaj. Jeśli ktoś z Was czuje, że ta praca jest intensywna, obciąża mu plecy, brzuch, nogi za bardzo, może zrobić ją z krzesłem, czyli pokażę tą stronę. Po wejściu do pozycji, zamiast przenosić ręce i wyciągać, możecie po prostu oprzeć na krześle i wykonywać tą samą pracę, czyli zwarte biodra, talię w górę, łopatki w głąb i ręce do góry. Okay? Przed wyjściem należy trochę przesunąć krzesło, położyć dłonie na biodra i podnieść łydkę. Jesteście gotowi? Tadasana. Wdech z wdechem w spod. Teraz zaplećcie palce rąk z tyłu za plecami. Skręćcie stopy biodra w prawą stronę. Otwórzcie barki, oprzyjcie na stół. I z wydechem idziemy do przodu. Łopatki w głąb, ale przede wszystkim zwarte biodra. Teraz spuszczamy palce, idziemy z rękami do boków. Łopatki głębiej, znowu biodra zwarte. Boki tułowie się, boki się wyprzedzą. Nie po nic, trzymam wyssane łopatki, przenoszę ręce do przodu, wyciągam mocne ręce, łopatki w głąb. Zwarte biodra. Łokcie wyżej, nadgarstki wyżej, łopatki niżej. I dłonie biodra do góry, w centrum. Zaplatamy palcem stóp za plecami, zmiana stóp palców i zmiana stron.
Skręcamy sobie biodra w lewo. Z wydechem otwórzcie klatkę piersiową. Przesuńcie ręce do tułowia, zsilcie łopatki. Wydech. I z wydechem tułów równolegle do podłoża. Wyciągnijcie mocno palce lewej strony. Zbliżcie biodra do siebie, kolce biodra do siebie. Żeby do siebie boki kieszeni do przodu, talię w górę. Puszczamy teraz ręce do boków, wsysamy łopatki. I na koniec wyciągamy ręce w przód. Łopatki w głąb, łokcie w górę, ale trzymajcie te ramię. Zwarte biodra. Boki tułowa. Staramy się pchnąć łopatki niżej, łokcie wyżej. I inne biodra. Do góry wdech. Szeroko ręce. Tadasana. Kilka spokojnych, miarowych oddechów. Teraz przejdziemy sobie do Virabhadrasana 3 przez Vimalanasana, czyli zobaczcie. Robimy schok, szeroko ręce, skręcamy stopy i biodra w prawą stronę, się odsunąć ściany i związam prawą nogę, kładę tułów w nudzie, podnoszę piętę nogi z tyłu, skręcam pół do i pcham łopatki w pół, obliczę do przodu i powoli wchodzę do wiry 3. Zwarte biodra, brzuch, łopatki w głąb, później inne biodra, wracamy. I druga strona. Tadasana. Jesteście gotowi? Gdyby ktoś czuł, że to jest dla niego za intensywne, to może zrobić podobną pracę z krzesłem lub ścianą. Tutaj troszeczkę będzie to inaczej wyglądało w ręce z przodu, ale zobaczcie. Opieramy dłonie na krześle, tak jak robiliśmy na tył tadasana, zginamy chwilę nogi. Jeden nogę wyciągam do tyłu, prostuję, podnoszę ją z tyłu, ściągam biodra i prostuję nogę, na której stoję, starając się zbliżyć biodra, brzuch, pchnąć łopatki. Później zginam nogę, opuszczam, podchodzę i wychodzę z pozycji. Wsunę się do ściany. Tadasana i Vimalanasana. Wdech z wydechem skok. Skręcamy stopy biodra w prawą stronę. Wydech zginam prawą nogę. Szeroko ręce, łopatki. Zwarte biodra. Kładę brzuch na udzie. Teraz podnoszę piętę nogi z tyłu, skręcam do. Ściągam biodra, pcham łopatki w głąb i powoli idę do przodu. I znów kolce biodrowe do siebie. Brzuch do siebie, nogę do góry, łopatki w głąb. Dłoń na biodra, Virabhadrasana 1, do góry wdech i zmiana stron. Skręcamy stopy biodra w lewo, z wydechem puszczę klatkę piersiową, szeroko ręce Vimalanasana, czyli samolot. Zginam nogę z przodu. Wyciągam się najpierw do góry. Już teraz przytrzymuję biodra. Kładę łopatki na udzie. Podnoszę. Tym nogi z tyłu skręcam. I powoli. I idę do przodu. Zwarte biodra. Broda w przód, dwójczyki w przód. Oddychamy. Dłonie biodra, zginam nogę. Do góry wdech. Szeroko ręce. Tadasana. Teraz wejdziemy jeszcze raz i wyłożymy ostatni element, czyli z tego układu Vimalanasany przesuniemy ręce do przodu. Pokażę. Czyli to już przesunąć, żeby się zmieścić. Też będziecie musieli sprawdzić sobie wielkość od ściany. Ja tutaj się odsunę i będę zmieniał z tej strony, czyli po wejściu do Vimalanasany kładę tułów, idę do przodu,
prostuje nogę, ściskam biodra i zjadłem ze stanu łapki, wyciągam ręce przód. Później wracamy Virabhadrasana 1 do góry, tłumy biodra i druga strona. Gotowi? Wszyscy wspólnie Virabhadrasana 3 przez Vinyasa. Wydech z wydechem stopy. Skręcamy stopy biodra w prawą stronę. Pełnię stóp i biodę. Aha, sprawdźcie, czy macie przestrzeń. Zatem zginę prawą nogę, wpadę tułów na udzie. Idę do Vinyasa. Idę z zwarte biodra. Unoszę nogę z tyłu. Jeszcze raz biodra, żebra i wyciągam ręce. Vira 3. Łopatki głębiej. Łokcie wyżej. Virabhadrasana 1, do góry, do centrum, ręce na dół, połóżcie na biodrach, ustawcie sobie przestrzeń, skręcamy stopy biodra w lewą stronę, szeroko ręce, Vinyasa. Z wydechem tułów na udzie. Już teraz zwarte biodra, żebra, łopatki głębiej i z wydechem idziemy do przodu. Biodra, łopatki i ręce teraz do przodu na chwilę. Rozciągnijcie. Virabhadrasana 1, do góry wdech, szeroko ręce, Tadasana. Teraz na chwilę Uttanasana, stopy na szerokość bioder, uda do środka, z wydechem wnieś ręce, chwyćcie się za łokcie i z wydechem z głowy. Podciągnijcie rzepki, skręćcie tylut na zewnątrz i pociągnijcie łokciami w dół. Jeżeli ktoś czuje, że jest dla niego za intensywny, niech robi z dłońmi na ścianę. Puśćcie tułów, brzuch. Miednica, skóra na miednicy. Skóra na tułowie ma być jak woda. Pozwólcie jej opadać w dół. Dociśnijcie pięty. Połóżcie dłoń na biodrach. Podnieście się do góry. Prasarita Padottanasana. Szeroki krok. Ustawiamy pięty na tyle szeroko, by czuć, że tyły nóg się rozszerzają. To rozszerzenie tyłów nóg daje przestrzeń miednicy do skrętu do przodu. Ugruntujcie dobrze nogi. Z wydechem wygłuszcie łokcie, z wydechem idziemy z tyłu. Przód dłuższy przy pracy dłoni na podłodze. Skręcie łokcie w przód. Obojczyki do przodu. Uda w tył, tył nóg szerokie. I odrami teraz wyciągamy ręce jak najmocniej do przodu. Uda w tył, łopatki głębokie w górę. Oddychajcie. Płynny, miarowy, świadomy oddech. Uda ciągnie was w tył. Ręce wciągną was w przód. Zbliżcie się biodra, żebra, pchnijcie łopatki, głębiej.
Wracamy z dłoni pod barki. Unieś się tu, wyciągnij się przy pośrednio na bioderach. Podnieś się do góry. Pięty, palce, pięty, palce. Tadasana. Znowu kolce biorą blisko siebie. Żebra blisko siebie, boki kościołowi do góry. Na chwilę Adho Mukha Svanasana. Pies buntu. Wyciągnijcie palce dłoni w stronę paznokci, w stronę paliczku, by odsunąć barki, pchnąć łopatki w głąb. Pchamy łopatki w stronę uda w tył i zamiast barki biodra, zwarte blisko siebie kolce miednicy i kilka świadomych oddechów. Krok do przodu, Uttanasana. No, zbliżcie kolce miednicy do siebie. Rozszerzcie tył i pociągnijcie raz jeszcze łokciami. Dłoń biodra, do góry wdech. Teraz zrobimy sobie Sukta Virasana i użyjemy do tego koców lub wałków, jeśli macie. Koce składam na pół wzdłuż. Trzeba też podnieść wysokość pomocy pod plecami i pomocy powinny się zaczynać powyżej miednicy. Odchylam się do tyłu, unoszę biodra, rozciągam miednicę, rozciągam uda i powoli kładę na pomocę, ale cały czas pamiętam o tym subtelnym ściąganiu biodra. Ściąganiu, żeby w przeciwnym razie zobaczyć brzuch uciekał do góry. Co tu pilnuję tej rotacji miednicy. I na chwilę ręce wzdłuż ciała. Pamiętajcie, że jeśli dobrze ułożycie się w Sukta Virasanie, to powinna pojawić się praca na poziomie płuc, pachwin, rozciągnięcie tego obszaru. Czasami pojawia się dyskomfort w okolicy kostek i stóp. Można wtedy położyć coś pod samym goleniem, że stopy są niżej. Nie wiedział, mam na myśli, to zobaczcie, jeśli czuję, że stopy zbyt mocno pracują, można dać koc same golenie, wtedy nie obciąża się stopy. Teraz już przenieście ręce za głowę, rozciągnijcie boki ciała, jeśli jesteście wyżej, chwycicie się za łokcie, przyjdźcie. Przed ramiona na pomocach. Miękkie oczy, gardło, język. Jeśli macie zapciągnę. Ręce, zmiana z lotu rąk.
Spodziewam się, że stawa. Podpierając dłoń łokcie, unoszę tu do góry. Dłoń. Siadam chwilę. Virasanie. Robię skręt. W jedną stronę. Tak, by wyciągnąć plecy. Skręt w drugą. I unoszę biodra. Krzyżuję nogi. Siadam na pomocę. Prostuję nogi. Dandasana. Ten koc muszę sobie wyciągnąć. Skrzyżujcie nogi. Test. Zrobimy sobie jeszcze raz Ardhasana na krześle, czyli skręt, który już robiliśmy. Koc odkładam na bok, za chwilę wykorzystam je do świecy z krzesłem. I bierzemy sobie krzesło. Na krzesło wkładziemy koc. I siadam prawym udem przy parciu. Biorę kostkę między uda. Pięty są pod kolanami. Ściskam kostkę, ściskam kolce biodrowe. Jeszcze raz skręcam tu. Z wdechem, im dłuższy się z wdechem skręć. Teraz ten skręt z jednej strony ma nam pomóc przypomnieć sobie, co robiliśmy, a z drugiej rozciągnąć plecy, gdyby coś się w nich wydarzyło po stojących albo po sutta virasana. Zwarte nogi, zwarte biodra, wydłuższy po prostu i z wdechem skręt. Głowa nie patrzy tam, gdzie mostek. Barki w dół, obliczki w górę. Zwarte nogi, zwarte biodra. I z wydechem skręcam głowę, skręcam gałki oczne maksymalnie w prawo. Lewą ręką przyciągam się, prawą odpycham. Co się dzieje z kolcami biodrowymi? Zwarte biodra. Zbliżcie do siebie. Do centrum, zmiana. Siatki spadają do góry. Uruchomcie biodra, z wdechem wyciągnąć i z wdechem skręt. Z wdechem wyłóżcie, z wdechem miękko skręćcie. Głowa skierowana tam, gdzie mostek. Co się dzieje z udami, z biodrami? Zbliżcie się. Z wdechem skręćcie głowę, skręćcie gałki oczne. Boki kościołowi do góry. I do centrum. Teraz zrobimy sobie świecę. Jeżeli ktoś nie może robić się pozycji odwróconych, może zrobić Supta Baddha Konasana, czyli stopy razem, plan szeroko na koca. My natomiast zrobimy wariant świecy z krzesłem. Zwijam sobie maty na pół, jeszcze raz na pół i kładę na siedzisku krzesło. Na to kładam koc. Złożony na pół, żeby on był w linii krawędzi krzesła. Chodzi o to, że jak się położymy w świecie, to ten koc ma podpierać krzyż i nosić do góry, tak żeby nam się miennica nie zapadła. Dwa. Pozostałe koce układam sobie okrągłymi krawędziami do przodu. Dosuwam krzesło do ściany, ale nie tak zupełnie, jakieś 10 cm do ściany trzymam krzesło. I zobaczcie, tutaj zależy od tego, jakie macie krzesło. Jeśli macie normalne krzesła, to mają nogi pionowo, trzeba ostrożnie wchodzić. Te krzesła jogiczne mają nogi pod kątem, więc są sterowniejsze do takich rzeczy jak zsuwanie się do świecy. Gdybyście mieli normalne krzesło, możecie oprzeć się rękami na koca. Tutaj w tym krześle wystarczy trzymać krzesło. Zsuwam w dół, opieram barki na kocach
miednicy, do tamtym, tutaj na krześle, wkładam ręce do środka krzesła, opieram nogi o ścianę i zostaję. Lekko unoszę krzyż, łopatki. Rozluźnijcie szyję, gardło i język. Rozluźnijcie oczy, gardło, język. Sprawdźcie, czy macie ciężar ciała na barkach, a częściej, żeby ciało zostaje na krzyżu. Przypona, pachwiny, rozluźnione gardło, język, oczy. O, nie bardzo. Niech głęboko świeca nas zregeneruje, w dużej mierze zależy od czasu jej trwania. Im dłużej zostajecie w pozycjach odwróconych, tym głębsze, tym intensywniejsze będzie ich działanie. Trzymujcie miękkie oczy. Miękkie gardło i świadomy, drugie pogłębiony oddech. Teraz utnijcie mi w kolana, przyjdźcie stopnią i opuśćcie kolana na zewnątrz, taka Baddha Konasana, ze stopami na oparciu krzesła. Jeżeli czujesz, że chciałby się mocniej otworzyć, opuszczamy stopy na siedzisko, odsuwamy krzesło odrobinę od bioder. Tutaj już nie musimy go mocno trzymać rękami. Kładziemy stopy na siedzisko i puszczamy kolana na zewnątrz. Jeśli ktoś czuje stabilnie, może wyciągnąć ręce z wnętrza krzesła i położyć po bokach. Jeśli ktoś czuje za duże wygięcie w lędźwiach, do tego wariantu warto jest wyciągnąć koc spod bioder. Jeśli te warianty z Baddha Konasana są niewygodne, możecie zostać w klasycznym wariancie z świecą, czyli z nogami opartymi.
na oparciu na ścianie. Teraz powoli myślcie kolana do góry i zsuwamy się barkami z koców. Biodra opadają na kocach, na których były barki, łydki, które na krześle. Wnętrza dłoń do sufitu i chwilę zostajemy w takim relaksie. Jeśli komuś jest niewygodnie, może wyjść i położyć się w relaksie albo płasko zupełnie z kocem pod głową, albo w relaksie. Własnymi zutkami na krześle. Pamiętajcie, że zawsze, kiedy kładziemy się z nogami wyżej, gdy robimy stanie na głowie, świece, pamiętajcie, kiedy robimy relaks z nogami wyżej, nasze ciało szybciej się regeneruje. Natomiast trzeba pamiętać, że podczas menstruacji nie robi się pozycji, które powodują, że nogi są wyżej niż miednica, i że miednica musi się do góry. Tutaj relaks jest klasyczny, czyli shavasana, albo z wałkiem pod kolanami, albo po prostu płasko. Ułóżcie się zatem wygodnie dla siebie relaksie. Kolejnymi wdechami zupełnie rozluźnijcie teraz wewnętrzne pachwiny. Rozluźnijcie brzuch. Rozluźnijcie pępek i mięśnie wokół pępka. Rozluźnijcie skórę wokół pępka. Rozluźnijcie skórę w okolicy dolnych żeber. Pozwólcie, by skóra wraz z mięśniami popadła w dół w stronę podłogi. Rozluźnijcie w gardle brzusznym. Zupełnie puśćcie mięśnie brzucha. Zwróćcie, by dzięki temu rozluźniły się organy brzuszne i opadną w stronę pleców. Oprą się na plecach i rozluźnię. Tak jak rozluźniliście brzuch, rozluźnijcie głowę. Potraktujcie mózg jak mięsień i pozwólcie, by opadł w stronę podłogi.
przyciągnięcie w stronę brzucha. Jeśli leżycie na plecach, zsuńcie się z koca. Przemieście pranek z głowy, przewróćcie w bok. Chwilę zostańcie na prawym boku. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze. W razie jakichś pytań, niejasności, piszcie. Przypominam, adres to hana.szkołajogi@gmail.com. No i co, mam nadzieję, że do zobaczenia. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą praktykę. Wszystkiego dobrego i dużo zdrowia.